Hej, cześć, Siemoneczko Marskim. Witam Was w kolejnym odcineczku ze Strażników Galaktyki. Tak, zostało nam około 2 godziny jeszcze gry, więc dwa odcineczki. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić. Ogólnie jestem great. I nie zapomnijcie o łapce w górę. Tam na dole komentarz, no i subskrypcję. A jeżeli ktoś chce, to może mnie wesprzeć. Każde wsparcie pomaga mi w celu ubierania nowego peceta. Więc lecimy. Oczywiście. Dalej. Tak. To Chcę długa opowieść. odpuścić. Pogadamy, jak już zrobisz, co mówi Stargościu i pójdziesz na zapas dowódcę. Nie potrzebuję. Aha. Dobrze, ale nie mów, że nie ostrzegałam, jak kościelny dziadziuś każe ci robić pobożne brzuszki. Że co mi każe robić, Raker? To zależy, ale prędzej czy później ktoś wypowie moje imię, a kto inny się z wrażenia posika. Super, mogłem żyć bez tej historii. Jestem. O, tak Okej. świetnie. A może to ty się posikasz? Nie. Dobra, najpierw lama. Wyśmiała ją. Dziękuję ci za pozbycie się Aidena Żarłoka. Widać, mnie lubi bardziej. Adama Urloka. Tak, właśnie, myśli pobekiwaniami. Trudno się tłumaczy. Okej. Mam do ciebie tyle pytań. No pewnie, a ja mam tyle odpowiedzi, jak przejmij środki produkcji, lub to nie jest wysypka, lub tak, jest bezglutenowy. No, nie takich odpowiedzi szukałem. I teraz mam inne pytania. Jakie pytania? No właśnie. Spytaj o Lamantis. Co się stało później na Lamentis? Mówiłaś, że niektórzy ocaleją, ale nie wróżyło to dobrze pozostałym. Wielu starszych zginęło. Nie oparli się inwazji, ale nie przyjęli obietnicy. Nie są tacy. Przykro mi. Czemu? Ich ofiara pozwoliła mi i Kotati ukryć większość innych. Ujawnią się, gdy galaktyka przetrwa. Zdołaliście ich ukryć w jaskiniach. Oby tylko nie zbliżali się do mgły. No to na pewno. Jak skłoniłaś Hellbender, by udała się na Maklu 4? Nie było cię, gdy postanowiliśmy ruszyć. Nakłonienie jej, by was ścigała, nie było wcale trudne. Ale żeby was wysłuchała, to wyzwanie. Musiałam bawić się w dziwaczną mistykę i straszyć, co się inaczej stanie. Mówiłaś jej o końcu wszechświata? I uwierzyła ci? O, nie, z początku nie. Ale jak mówiłam o śmierci wszystkich potworów, otrząsnęła się. Nie mogła ryzykować ich zdrowia, tak? Cieszę się, że jesteś z nami. O, dobrze, bo czasem się nie cieszysz. Ale dlaczego? Czasem jestem twoją byłą. Co? Robi okay. sobie z ciebie jaja. Dzieje się tak tylko jeden raz, ale to takie zabawne. Okej. Może się uda tobie przylecieć jej. Ją. Jej, ją. Dobra. Hey, Rocket, co ty masz tu? Pracujesz nad czymś? Zawsze nad czymś pracuję. Nie słuchasz mojej muzyki? Tak, słucham. No chyba nie. Nie masz nawet słuchawek. Bo mam kilka chipów w mózgu. Po co mi słuchawki? Wow! O rany, muzyka prosto w mózg! Niesamowite! Na czym ty w ogóle musisz się tak skupić? Nad czymś, co pomoże przejść przez armadę wokół Sacrosanct. To jakby pani Czacha nie przybyła na czas. O, co to jest? Zobaczysz! Okej. Zaraz podejdę, niecierpliwy Flarksnaflu. Flarksnaflu. Jezusie. Dobra, mamy wszystko tutaj przygotowane oczywiście, zrobione na pula. Bo jakby nie inaczej. Serio? Nic a nic? No dobra. Mądrze. Podlać wszystko dokładnie, zanim wyruszymy. Jestem Groot. Jestem Groot. Ale by żałośnie wyglądał w przemoczonej szacie. Co? Co powiedział? Groot chce podlać wielkiego unifikatora. O, jasne. Wilgotny unifikator! Wielki mokryfikator! No okej. Okay. Co my tym mamy? Co to jest? A to mieliśmy. Ale to jest brzydkie. Dlaczego wziąłeś to na stronę? Przyda się, jakby trzeba było zmienić na misję tożsamość czy coś. Po pierwsze, maska Glarnot to nie tożsamość. Glarnot to gang z planety, gdzie padają deszcze szmaragdów?
Chyba, że coś pomyliłem. No właśnie. Diamentów. A, tak. Po drugie, tylko na dwóch misjach potrzebowałem maski. Raz, gdy niszczyliśmy tajne laboratorium. Serio? O tak. Dwa, gdy pożyczyłem maskę i przypadkiem wykradłem Groota kolekcjonerowi. Okej. Jak wykradłeś przypadkowo Groota? Musisz zrozumieć, Quill. Byłem wtedy ścigany. Wojna trwała w najlepsze, a naukowcy Kree byli wściekli, że opuściłem półświat. Nie mogłem się wychylać. I okradłeś kolekcjonera? Byłem spłukany. A to jak kolekcjoner pcha się wszędzie w nowhere ze swoją gębą, jakby był szefem... Nie jest tam żadnym szefem. Sprawiło, że ktoś musiał mu trochę przytrzeć nosa. Ha, w dodatku byłem napruty, co mnie niezmiernie bawi. O kurde. Jest za ciebie nagroda, o której muszę wiedzieć? Spokojnie. Słuchaj, gwizdnąłem jakiemuś schlanemu pajacowi u mantla jedną z tych durnych masek. Poszedłem do Emporium kolekcjonera, wdziałem maskę, błysnąłem jakimś świecidełkiem, a jak jego asystent się odwrócił, trzepnąłem go w łeb. A, jesteś niemożliwy. No wiem, a potem już poszło. Sprawdziłem, czy będzie spał, no i wyczyściłem sklep. Rano obudziłem się na skradzionym transportowcu z łupem i... Grutem. Oczywiście był wtedy dzieckiem. Ciut wyższym od chwastów. O, gruciątko. Wtedy zrozumiałem, że muszę się nim opiekować. A klatka to nie jest miejsce dla takich gości jak my. Jesteśmy mistrzami zbrodni. W to nie wątpię. Nie? Wiesz, w co chcesz, Quill. Taka prawda. Dobra, tajne laboratorium. Kiedy okradliście to laboratorium? To było jeszcze przed tobą. Zahaczył nas kiedyś Signok imieniem Wózkarz. Chciałbyśmy ukradli broń biologiczną z labu na Arago 7. Bułka z masłem dla naszej ekipy. No tak. Zaraz. Wtedy Groot założył maskę? No, trzeba go było widzieć, Quill. Rozebrany do kory, ale z tą durną maską Thanosa. Beka była nieziemska. No wierzę. Póki nie skumaliśmy, że jajogłowi Zarago zlecili Wózkarzowi, by nas zwabił. Bo 6 na 10 razy to pułapka. Tak. Wyszło, że chcieli nas badać. Moje implanty, regenerację Groota. Cenne dla kogoś, kto zapłacił. Zanim skumałem, co jest grane, dorwali Groota i zamknęli go w klatce, Quill, jak zwierzę. To okropne. Tak. Cóż, dostali za swoje. Nie planowaliśmy zmienić się w eksperymenty naukowe, więc przeszedłem do planu B. Jedna detonacja później i babum, byliśmy wolni. No to szybko. A broń biologiczna? Sprzedana Wózkarzowi, ale za potrójną cenę. Nieźle. Tak, to były czasy. Odłożę to na miejsce. Dobra. Ja sobie musiałem ziewnąć jak zwykle. Nie byłbym co bym, jeżeli na odcinkach z strażników nie ziewał. Dobra, nasza Havira. Co my tutaj mamy? Oczywiście tajne przejście tutaj. Nie, tak. O co chodzi? Zaatakowałeś pod złym kątem. Ruch musi iść od środka na zewnątrz. Zwłaszcza, że pancerz Reitera zabija się do wewnątrz. Prawna obserwacja taktyczna. No dobrze. To Gamora! Jezusie. Od kiedy medytujesz? Ja... nie, ale... czasy są, wiesz, desperackie. Dużo się dzieje. Rozumiem. A Hala mi świadkiem. A więc... jak się tego używa? No wiesz, jakby... Rocket spytał. Rocket. Po pierwsze, nie wystarczy go trzymać. Przede wszystkim usiądź wygodnie, rozluźnij się, ale bądź czujnym, no i... skup się na oddechu. Potem ćwicz. Dużo. Tak, to chyba więcej zachodu, niż bym sobie życzył. Jak no ze właśnie. Wszystkim, co warte uwagi. Jak ty to robisz? Zdolność skupienia Thanos wpoił nam wcześnie. Lecz życie wśród kapłanów Pamy uświadomiło mi, jak ograniczona była taka forma medytacji. Ograniczona? Thanos i medytacja, nie widzę tego. Zawsze uważałem go za egotycznego tyrana. O, właśnie taki był.
ale rozumiał, że pewne aspekty medytacji mogą być przydatne. No chociaż tyle. Jak skupienie? Skupienie, zwiększona uwaga, odporność na ból. Wymyślił dla nas serię ćwiczeń, żebyśmy z Nebulą rywalizowały w ramach treningu. Najgorsze jest to, że odkryłyśmy, co nam robi zbyt późno. To znaczy? Medytacja Thanosa nas wypaczyła. Zmieniła nas w skoncentrowaną broń. Więc byłyśmy ślepe na jego straszne czyny. Zabijanie. No. Zabójstwo to w końcu tylko synonim mordu. Jak dałyście radę? Dzięki żartom. Podłe dowcipy do wykrzykiwania przy... zabijaniu. Im gorsze, tym lepsze. Ja myślałem, że masz kiepskie poczucie humoru. O, bo mam. Ale to był jedyny sposób. I to coś robiłyśmy razem. Nowy rodzaj rywalizacji między mną i Nebulą. Która z nas rozśmieszy drugą? To wyjątkowo paskudne, jednak dziwnie miłe. Tak. No coś w tym jest. Nawet kiepskie żarty nie zagłuszą na zawsze wyrzutów sumienia. A jak trafiłaś między kapłanów Pamy? Bo to nie do końca twoje klimaty, ten pacyfizm i w ogóle. Mantis poznała mnie z nimi rok temu. Potrzebowałam leczenia. Pomogli w tym, co uznałam za stracone. Pomogli? Jak? Można powiedzieć, że byłam złamana. Thanos, wojna, praca jako zabójczyni... to wielki ciężar. Nim spotkałam Mantis, niemal się poddałam. Wiesz, bardzo cierpiałam. Byłam pewna, że nie ma dla mnie odkupienia i że zasługuję na śmierć. Ale żyjesz. A tak nie jest? Prawda? Tak. Był taki chłopak. Akan. Przytuliłaś go we wsi. Akan był jak ja. Zagubiony. Rodzice zginęli w wypadku. Wojowniczy, buntowniczy, przeciwieństwo pacyfizmu. Kapłani uznali, że będzie dobrze, jak razem się z tego wygrzebiemy. No i jak? Na początku? Nie bardzo. Był strasznie irytujący. No to na pewno. Ale z czasem zaczęliśmy sobie ufać. Thanos nauczył mnie medytować w sensie funkcjonalnym, lecz nie w duchowym, więc nie umiałam przepracować traumy. To dbanie o Akana. On nauczył mnie refleksji i myślenia. I razem, dzięki wzajemnemu wsparciu, zdołaliśmy pokonać demony. Wow. Nie wiedziałem, że medytacja bywa taka intensywna. I korzystna? No tak, to też. Muszę chyba kiedyś spróbować. Choć boję się tego, co w sobie znajdę. Kto wie? Może się zaskoczysz. Ja tak miałam. Tak, być może. Dobra. No to nieźle. Pogadaliśmy sobie na spokojnie. Widzisz coś o tej misji, co powinniśmy wiedzieć? Widzę raczej niewiele, a właściwie to za wiele. Tyle linii się łączy w jedno. Czy Lady Hellbender nas którejś wystawia? Tylko w kilku. Zwykle po tym, jak star gościu daje kiepską przemowę. O, i w jednej, w której łapie ją za tyłek. Że co? Zamykaj te drzwi. Nie wiem, o co chodzi, ale miejscowy ty bardzo lubi zamykać lodówki. Drzwi się otwierają, więc je zamykam. Ale są zepsute. Widzę, że Quillu, walczmy. Raczej nie skorzystam, Drax. No wiesz, nie chcę się Te kocie ruchy na pewno zaimponują, Lady Hellbender. Nie muszę jej imponować. Pokonanie wielkiego Fin Fang Fuma wystarczy jako dowód mojej wprawy w boju. A, wystarczyłoby. Nie jestem taka pewna, czy Lady Hellbender była pod wrażeniem tego, jak zakończyliśmy walkę. No wiecie, bo przypadkiem zabiliśmy smoka, zanim Groot go wskrzesił. Nie byłabyś pod wrażeniem kogoś, kto zabił smoka? Może jakby zrobił to bez mojej pomocy. Aha. No, dobra. Gamora, co mieszkasz? Razem Raker zostanie pokonany, Gamora. Obiecuję to. A ja obiecuję, że co by się nie działo, wyciągnę stamtąd Nikki. Wszyscy ją wyciągniemy. Razem. Razem. Dobra. Jeżeli razem, to my może se skoczymy i zobaczymy, gdzie możemy lecieć.
Chyba jest zepsuta ta lodówka. Gamorozen Uberi, czy chcesz potrenować techniki walki wręcz? Wciąż jest dziwnie, jak mówisz moje pełne imię. Ja się przyzwyczajam. Dużo się zmieniło. To raz kozie śmierć. Nie, zaraz. Raz strażnikom galaktyki śmierć. Juhu! Puszczę tu pawia. Lecimy na śmierć. Może dam radę. Holy shit. Tyle co powiem. Rozdział 14. Prosto w ogień. Déjà vu. Mylę się, czy ta flota jest dwa razy większa? Błąd. Przynajmniej ze trzy razy. Tak wielkiej nie widziałam. No, masakrycznie duża. Gasimy światło i silnik, czekamy na przylot Hellbender. Jesteśmy go pewni? To kobieta honoru, królowa. Obiecała zebrzeć siły. Jak długo to zajmie? Za długo. Nie. Aha. Musimy zdążyć. Trzeba ocalić galaktykę i Niki. Mamy się tam dostać i przerwać im ten rytuał. Nie damy rady tej flocie. Kłaczuszku! Co ty tam robisz? Nie ma. Trzeba wleźć na sakrosankt i przerwać im rytuał, nie? A wiemy, żeby nas tu utłukli, więc szykuję naprawdę głośny wapik. Moja muza! Nie. Wpiąłem go, żeby słał tę muzę na wszystkich falach. A jak Kościół będzie szukał źródła? Na zimnych silnikach przemkniemy cicho obok i witaj sakrosankt. Bystre! Pięknie, wymyślał. Kurde, dobry łeb ma, kurde, Rocket. Dobra. Ale zaraz po zwycięstwie go odzyskamy. A teraz wracaj tu! Ups. Yeah, baby. No dobra, zaparkujmy gdzieś. Kurde, szkoda, że ja tutaj na sobie mam właśnie tą, nasz Walkman. Nie bądź taki zaskoczony. Ale zarąbiście to zrobił. Jeśli będzie po wszystkim, musimy odzyskać moją muzę. Niestety, Quill, jest szansa, że po znalezieniu rozwalą sprzęt na kawałki. Zadbajmy, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Możemy no, nie może. Nie nazywać? Nie, no piękna muzyka leci, a musimy tam dolecieć jeszcze. Czemu my w ogóle szepczemy? Nie wiem. Jestem Groot. Wiem, że tam są, ale przecież nie usłyszą nas przez kadłub statku. No właśnie. A mimo to szepczesz. No już przestaniemy szepczeć. To ja zwarczył sprawę, jeśli jednak przez niego usłyszą. Ale nie usłyszą. Co to za gówno? Fajnie, że ta muzyka nam pogrywa. Ale musiał w końcu tam dolecieć. Hellbender przyleciała. Oto przybyła Lady Hellbender! Strażnicy Galaktyki, nie kryjcie się! Seknarskie Imperium Bestii jest wygłodniałe boju. A kto się kryje? Skradamy się. Bo chcemy dotrzeć na Sakrosankt żywcem. Więc my wyrżniemy ich tutaj ile zdołamy, a wy wywalczcie sobie drogę. Ty, dobry pomysł. Jest! Moje dzieci, kruszcie ich skorupy i radujcie się słodką ucztą ich mięsa! Holy! Oho. Ale zajebiście! O, fajny Dino! To jest totalny metal!
hard rock perfidnic, nie? Dobra, ludzie, dobra. Nie zmarnujmy morderczego szału tej pani. Robimy bitkę na Sakrosan. Nasz cel to tamto lądowisko. Po drodze wciąż czeka nas masa problemów. No taki właśnie, że się rozpierdoliłem. To jest wielki jeden problem. Że się rozjebałem. Ale kto by się nie rozjebał od razu na samym początku? Pomyślmy. Pewnie jakiś super gracz, którym ja nie jestem. Dobra, ludzie, nie zmarnujmy morderczego szału tej pani. Robimy bitkę na Sakrosan. Nasz cel to tamto lądowisko, ale po drodze wciąż czeka nas masa problemów. Że po prostu przelecimy obok. Trochę go naderwałem. Wow. Zbieramy ogień! Tak, celać to ja mogę! No i weszło! Mam cię! Wow! Berek! To raczej poczuli! Nie właśnie pod lupy! No raczej, ale hała! Jak coś, to ja mogę tak dalej! Jakie są straty? Weź nie zbieraj łomotu, to nie będzie strat! Trochę go naderwałem! Da! Brudny strzał! Szybciej, Peter! Prawdziwa zabawa czeka na statku Rejtera! I chyba to nie zabawa, Gamoro, ten Wolverine! To pała! Prosto wow. Ty tak strzelać to ja mogę! No, ja też. Ostrożnie! Pam param pam! Chyba w końcu nauczyłeś się latać, Quill! Jak to? W końcu! Ptaki, potwory, los całej galaktyki na włosku! No i wskoczyliśmy. Zajebiste ciuchy mamy. No kurde. Cyperpini, strażnicy. Na pewno umiesz pilotować? Tak, czasami. Czyli czasami... Moment, może lepiej... Zaorem, wróg nas ciąga! No to będzie zabawa teraz, kochani. Więc zostańcie ze mną. O! Odblokowała mega zdolność Dalflory. Po nauczeniu się wykorzystania własnej esencji i obrożyć Pinfampunga. Gud może teraz zrobić to samo dla wszystkich powalonych strażników, nawet jeśli zginiesz. Gdy ta umiejętność jest dostępna, Gród automatycznie cię ożywi. Wow. Musimy się wydostać z hangaru. Pyk. Jestem. A pewnie, że go zabiłeś. Zasłużył sobie. Może by za któryś pierdląc wskazał nam komnatę rytualną? Kroiliśmy się nawet! Do fiury! Ciach ci po wszystko! Żeby Piebrona nie zepsuła naszego statku! Mojego statku? Zaraz! Naszego? Pan Grud! Jestem pewien, że dobrze wiedzą, po co tu jesteś! Słyszeliście? Uczemy, póki nie będą cali potrzaskani! Wow, low. Hej, jak ty mówisz? Żyję po to, żeby niszczyć! Jestem! Szykuj konary, gruz! Tyle świrów do rozwalenia! Ja wykończę ich więcej, zakład? Niszczycie do akcji! To twój koniec! Teraz moja kolej! Serio, brakuje mi teraz muzy, Rocket! Uszanujmy twoją ofiarę, Piterze Quillu! Wow! Gramy w telefonowego zbijaka! Te spłąkane dusze nie wiedzą, kiedy przestać! Używam sobie! Hej! Ciumlaki! My na to otrzymanie! Nie chcemy opuścić rozpoczęcia! Dobra, giniemy z wami! Hej!
Jeb mu w pysk. Nie wykorzystuję swoich sił! O kurde. To będzie wspaniały, ostateczny szturm na kościół. Cała nadzieja kosmosu zna! Nie dawaj się tak łatwo! Wiedziałem, że pomoże! Holy shit! Jak ty to robisz? To teraz widzę! Dzięki, Grunt! Kościół ma 8 armii mięsa armackiego! Lepiej ich spłacić, niż dać pożreć Makusowi! Rób swoje, Drax! To było danie głupie, a teraz będzie deser! Zaczajmy już to! Dobra, mamy. Ani trochę, dlatego musimy się śpieszyć! O kurde, dwóch! Przynajmniej przyjazd Lindy nam załatwili! Na strzępy! Serio, brakuje mi teraz kurde, Rocket! Uszanujmy twoją ofiarę, Peterze Quillu! Jutrzemy latarka, poleczy inny! Na to musi zginąć pierwszy! Gin z kolorem! Jest gotowy na porządne lanie! O kurde! Te skrzynie wiary są niestabilne! Może więc lepiej nie stać obok! Czarownik broni resztę! Zróbmy mu przeciwieństwo leczenia! To nie też! Nas też niech wzmocni! To do piachu z nim i rozwiązamy! Tyle świru do rozwalenia! Lepiej ich zgładzić, niż dać pożreć Magnusowi! Mogę działać! Znajdźcie mi cel! To będzie wspaniały, ostateczny szturm! Dobre podejście! Ej, Quill! Wysiął chyba odlecia! Nic się nie chce przebić! Dobra, spadówka! Pierdląd wskazał nam komnatę rytualną! Właśnie! Mamy fajerwerki! Nie ma szans! Następnym razem tak teraz! Myślałem, że już po mnie! Jaki pan próbuje mi pleczy! Trzeba tu czubną! Bić się! To nie ten! Muszą popracować nad stosunkiem do gości! A tak na to stacji od ciepło pisano! Kapłan pompuje wiarę w swoim! Tak! To czeka! Spal go w łeb! To jest! Daje doping drużynie! Tak na większy kaliber! I rozwiąza! Który to już raz pracuje bałtyki? Serio, brakuje mi teraz muzy, Rocket! Trzeba ci miecza! Dobra. Łapiesz rytm i już tańczysz do własnej muzy! No, lecimy! Jeśli statek nas nie zauważy, to damy radę! Cyk, cyk, tano, ten. Normalnie promieniuje! Na ćwiartki, kamoro! Ej, ciumlaki! My na to trzymanie! Czoiliśmy się nawet! Wyszłem zagrożenie! Wracaj do walki! Znowu będę coś wypalił! To nie ten! Na też niech wzmocni! No, gin! Muszą popracować nad stosunkiem do gości! Wyżalisz się potem! Ja już giną! Pokaż, co potrafisz! Jedno. Tam dałam pierdolnemu. Nie ma takiego bicia ze mną. To będzie wspaniały, ostateczny szturm na kościół! Cała nadzieja kosmosu w nas! Mam nadzieję, że Mamki umie latać naszym statkiem! Najwyższy czas! Przestać się o to kłócić! A, zjarany!
Pięknie. Uff. Słuchajcie, Gruta, wsiadajcie! Gdzie mam wsiadać? Ale przecież ja wiem, że tutaj coś powinno być jeszcze. Kurde. Jak okiełznać kogoś równie potężnego co Warlock? Ja bym zaczął od knebla. Ja też. Lecimy. Dobra. Jak czas na to polecić. Sposobu na przekabacenie Warlocka. To by wyjaśniało, czemu go pojmali, zamiast go po prostu zabić. I masa ciumów od wiary się tu teleportuje. Warlock nienawidzi Magusa. Raz go już przepędził. Może się pogodzili. Ty mnie i Gruta pogoniłeś, a proszę. Tu wy odeszliście. Na jedno wychodzi. Nie. Jedno kopyto. Gdyby Warlock miał wyprany mózg, czekałby tu na nas z powitaniem. Coś podejrzewam, że... Wow. No Mantis, no bez DI. Czemu robi piruety? Bo lubi. Zamiast moim lataniem, martwcie się swoim strzelaniem. Niedługo poznacie kilka nowych osób. Już tu są, Mantis! O, pozdrówcie ode mnie! Niebiańska Madonna przysyła pozdrowienia. Dasz radę, Peter! Dzięki za blaster! Ale spustoszenie musi dziać Lady Hellbender na pewno. Pewnie zniszczyła już pół floty drag. I to gołymi rękoma. Przynajmniej Mantis nie rozbiła Milano. Wierzę, że owa wiedźma sprawdzi się jako pilot. Jak wygramy, jesteśmy pierwsi do łupu, nie? Walczą bez cienia strachu. Całkowicie daliście sobie obietnicy. I tak jak oni są jeszcze miliony. Oby Mantis i Lady Hellbender zatrzymały większość na zewnątrz. Hej, możemy przejść tędy. Idziesz, Quill? Drzwi się starczyły. O, szciun! Musimy jakoś przejść. Spróbuj je przeciążyć. Spróbujmy tak. Drax, myślisz, że powinieneś był zachować twój znagłowcy na teraz? Nie ma potrzeby. Wciąż są na nas źli? Dobrze, dobrze. Przykro nam, że zrobiliśmy ostatni powaga. Ej. Ale nie! Ciekawa jestem, jak oni zrobili tak szybko tyle mordorów. Może gdzieś tu jest w bielgach na szopa? Ale spustoszenie musi siać Lady Hellbender na zewnątrz. Pewnie zniszczyła ją pół floty drag. I to gołymi rękoma. Kurde, ja cały czas muszę przytrzymywać to. Może powiedzą nam, gdzie jest Warlock. Nie wyglądają na zbyt rozmowy. Jak wygramy, jesteśmy pierwsi do mózgu, nie? Może lepiej nie dzielmy skóry na Wendigo! Zabójca pada w akcji! To nie boli! Aż tak! Przynajmniej Mantis nie rozbiła Milano! Wierzę, że owacia wiedźma sprawdzi się jako pilot! Ciesz się, bo giniesz! Wow! Ten, co mu tam zrobił, odjebał mu manianę. Grut ma rację! Oni zaczęli! To duży kult! Na pewno mają sprzątaczy! No właśnie, pewnie mają sprzątaczy. Na stówę. Tu coś jest? Mam złe wspomnienia w związku z tym miejscem. Grut, chcę wiedzieć, czy znowu zaczniesz odwalać? Nie. Dzięki wam wszystkim zdołałem przejrzeć kłamstwa Magusa i nie czuję już ciężaru obietnicy. Na pewno? Świetnie, oto i ekipa sprzątająca! Tam jest nawrócone, chłopaki! Zdaje się, że to jednak nie sprzątacze. I jak wygramy, jesteśmy pierwsi do łupów, nie? Lady Hellbender na pewno ma swoje zdanie.
Przynajmniej Mantis nie rozbiła Milano! Ona jest w doskonałym wnioce! Rzuć tym we wroga, Drax! Na porcję! Nie spodziewaj się! Kaba jestem ja, bo nie zrobili tak szybko tyle munduru! Ja coś nie wiem. Jest jakiś pościelny krojny na tedy? Raz, dwa i pokój, tyście! Bezpłąkane dusze nie wiedzą, kiedy przestać! Dobra, pięknie. Ale spustoszenie musicie zrobić, Hellbender, na zewnątrz! Nasza piątka też robi niezłe spustoszenie ducha! Tyk. Już nie tylko mózg ma zepsuty! Taka ofiara, a tyle radochy! Może powiedzą nam, gdzie jest Warlock? To tylko skorupy wypełnione obietnicą. Teraz moja kolej. Pokaż, co potrafisz. Jep. No już po chłopie. Już nie przeżyję, nie ma takiej opcji nawet. Właśnie tak, stary. To niech se rzucają. Kurde. I proszę, trasa idzie tędy. Jazda! Stargościu, co znaczy jaskrawo-pomarańczowa kontrolka? Która? Ta pod taśmą. O, teraz jest żółta. I znów pomarańczowa. O, żółta. Zignoruj ją, Mantis. Poklejałeś mi kontrolki taśmą? Rozpraszały mnie. Właśnie straciłeś dostęp do taśmy. To moja taśma. Dobra, będziemy musieli jakoś tam dostać się. Zimnie, żeby rozwalić całe to lądowisko. Nie mogliby tu ściągnąć posiłku. Nie ma czasu, musimy dotrzeć tam, gdzie rytuał. Bardziej martwi mnie to, co przed nami, niż to, co może wylądować z tyłu. Dobra, tutaj mamy jakieś części. Łączysz to tylko po to, żeby nas zatrzymać? Dust, dziubo, żłopy! No, chyba tylko po to. Dobra, wy sejdźcie tam, a ja se idę do góry. Bo ja coś podejrzewam, że tam coś jest. Nagle czuję się, jakbym wrócił na sektar. Przynajmniej nie pada. Co ty tutaj robisz? Analizę taktyczną, czy coś. Umysł Petera Quilla podąża niezbadanymi ścieżkami. To się zgadza. Dobra, no co za chwilę tam podejdę. Ten wiatr nie zwieje naszej determinacji. Ale stara się mocno. Staw opór, futrzaku. Ło. Kurde, aż tam muszę dojść.
Za to też! Co tutaj mamy? To jest połowy Lord. Dobra, dobra, dobra. Stój, jakbyś zapuścił korzenie stare, dasz radę! Ja już myślałem, że coś tam jest. Coś było. Aha, to nasi. No to dawaj ci! Chyba. Ociu! No nie. Świetnie, co teraz? Gdzie on jest? No właśnie, gdzie on jest? A, mam go. Do złotej gęby, tędy. Do złotej gęby, tędy. Tak. Będzie spacer w próżni. Zabrakło innych opcji. Mam taką teorię. Tak, sztuczna grawitacja. Tak duży statek potrzebuje jej do napraw. Ale to jest super. Chwila. Ale jak on bez maski oddycha? Dobra, ruchy, ruchy. Proszę, łatwizna. No, dobra. Tak, sygnał dobiega gdzieś z wnętrza tej olbrzymiej skały. Dobra, do dzieła! Tak, ta puszka na konserwy strzela do naszych potworów. Widzę, że chwilę obrót przed nami. Dalej, sprawdźcie się! No, co mi tutaj nowa zrobisz? Drax, ciśnij tym! Nie jesteś godzien mocy nowa, Strajko! Noś musiał go iść! Uwaga! Są nas wszyscy syni! Tym na ziemi damy radę! Patrzcie na te wieżyczki! Skupcie na piermurach, Roken! Rób swoje, Gamoro! Daję skrzydlasie! Najmniej przeżyliśmy ten wiatra! Grut! No, jak się trzymamy? Jest dobrze, ale palec wytresiał nas w książce komordowania. Ciągle mamy bardzo daleko do ołtarza! Może znajdziemy zaraz skrót! Rocket? Weźmy go! Lololo. Mamy coś do pokrojenia! Ostatnie słowa! Idą osłony! Może tam byśmy zaczęli? Możemy, ale statki zatrzymają się ze mnie! Będzie się pięknie! Rany! Cała galaktyka wpadła na tę bitkę! Te słowa to absolutnie przesadzone. Jak nie tarcza, to miny! Mam dość! No to trzeba wytorkować kubka z gry! Co tu? Drax, leć! Pięknie. Drax, rozwali go. Nareszcie! Koniec z minami! To teraz widzę! Chyba nigdy nie czułeś się! Jestem radny! Jestem ty dla szlak! Nie mogę się przebić! Nie daj się! Mam u ciebie dług, Peterze Quino! Zawsze możesz na mnie liczyć! Uwaga na materiały! Musimy do ciebie czego! Uderzajmy w pełnym składzie! Oto twoja śmierć!
Przynajmniej przeżyliśmy. Tak, tak. Wspominanie sukcesów to cecha dobrego przywódcy, czy też chwilę. Będzie problem z tymi minami. Uwaga! Chcą nas wystrzelić! Zakopiemy im na ziemi, damy radę! Zaatakuj tym olbrzymie! Stój, pomóż Grutowi! Taką panie ręce pieszne po czasem krytyczne! Weź mnie, tak już nie strach! Gościł się za niepokojnie! Wysłali do nas nowe! Będzie miał dobie ciśnić ten drak! Dobra, tego wielkiego trzeba tutaj rozwalić. Wow, 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 pany wypad. Unikajcie tych min! I już będzie po nim? Piąty kolos z miniami działa mi już na nerwy! No to trzeba by wtorkować dupka z gry! Nie ma litości! No nie ma litości. Trzymaj się! Kij wam boko, flargojady! Roger, ty wymyślasz te słowa od tak, czy one coś jednak znaczą? Znaczą, że mam dość strzelania do nich. Szak, no to na pewno. Flujodepty! Nieźle. Roger, możesz otworzyć zamek w tych drzwiach? Tak, tak, już mi to zostaw. No to cię zostawiam to. No cóż, to panel zlarczony, ale mam lepszy pomysł. Sekunda. Drogi! Każda rokieta! I tak się to robi! Doskonała robota, kłakusz. Nie wolno ci tak do mnie mówić. Uwaga! Nogi za nami! Arka na zewnątrz statku! Mega epicko! Ola, że w szynach będą tworzyć pieśni! Tylko nie podkładajcie! Może tylko na platformach jest grawitacja! Pięknie, załatwiłem jeszcze go. O, już myślałem, że mi się nie uda, naprawdę. I proszę, trasa idzie tędy, jazda! No dobra! Ruszajmy! Ale dobra, trasa idzie tędy. Oby poszło równie sprawnie jak akcja ratunkowa na Sakaar. Cel został wtedy złożony w ofierze i zjedzony przez klienta. W dodatku był pyszny. Mieliśmy no to była inna sprawa. I jeszcze wypłatę. Idealnie. Nie spożyjemy córki Petera Quilla. Rany! Potwór zabity! Boże, zeszło. Trafił do potwornej Walhali. Szlachetnie zginął. No pewnie tak. Jak tam na górze? Tyle trupów. Zawsze trudno na to patrzeć. Bestie są bardzo odważne. Trzymajcie się dobrze. Jesteśmy już daleko. Wy też jesteście odważni. No! Rzeczywiście mi to przypominają. Mów modlitwę. Na pewno nie wyłączą nam tam grawitacji! Najwyżej tym środkiem użymy! Ej, gdzie ty mi tutaj? Już tylko nie pospadajcie! Chyba, że tak, żeby przebić się ze skradu! Marka na zewnątrz statku! Mega epicko! O naszych czynach będą tworzyć pieśni! Ciągle wysyłają na nas ludzi! Już nas nie zatrzymają! Na równe kosteczki! Chyba przyciągowaliśmy już galaktykę! Nie daje nam za bardzo... Pięknie. Witasze Quillu, puść mnie do tego chłopca! Rozwalaj drak! Nie masz szans! Jak duży jest... Jednim rzucił! Upierdolił go w pizdu! Zagrutuj grób! Nie ma takiego bicia.
lecie w pizdu. Jestem Groot. Co? Jestem Groot. Chcę wiedzieć, kto zasadzi te wszystkie ciała, skoro nie ma tu ziemi. Nie rozumiem, o co mówię. Wie, że chowamy zmarłych. O, to nie sadzenie gamoni. To robienie kolacji na robakach. Podziemnych, nie kosmicznych. Walczyłam z kosmicznymi. No podziemnych, nie kosmicznych. W stylu, ja tylko pociągnął. Dobrze, znajdźmy tu jakieś przejście. Zdaje się, że wskazany jest pośpiech. Spróbuj blasterów, Peter. Aha, to tam zaraz. No dalej, dajcie nam prawdziwe wyzwanie! Nudzicie strażników galaktyki! Co ty wyprawiasz? Nie chcemy, żeby nas jeszcze bardziej spowalniali! Katatiański szał bojowy pchnie nas naprzód z podwójnym zapałem! My nie jesteśmy Katatianami! Ruszajmy w dalszą drogę. Rany, chętnie bym skonfiskował. Kurde. Jasne, to składak, ale i tak bardzo. No i malowanie niekiepskie. Pęsk. Dobra. Znalazłoby się chyba dla niej miejsce. Nawet nie wiedziałem, że tamtędy można przejść. Bilu, boję się, że nie zdołam skrzywdzić twojej córki, jeśli będzie za późno. Jestem. Pewnie, żebyś mu nie pozwolił, ty głowę. Ale co, jeśli nie pozostawi nam wyboru? Zajmę się tym. Nawet jeśli to... Zajmę się tym. No dobra, no to lecimy dalej. Nie ma co. Jestem Groot. Jestem Groot. Gdzie? Co traczu do trup? Dalej swoje, co nie śpiewki. Soldat Flandurgar. Ktoś stawia, co tam znajdziemy? Nie. Lepsze to, niż być tu jak na talerzu. No na pewno. Dobra, kochani, ale to już będzie na tyle w tym odcineczku. Tak, w końcu przyszła pora zakończyć właśnie odcineczek. I mam nadzieję, że ostatni odcinek będzie na pewno najlepszy, jaki może być. I będzie ponad godzinę na stówę. Bo nie chcę tutaj więcej tam spoilerować, co dopiero będzie w następnym odcineczku. Więc to tyle. Nie zapomnijcie o łapeczce, to na dole komentarz, subskrypcji. I jeżeli ktoś jest chętny, może mnie wesprzeć na kanale. Więc to tyle. Trzymajcie się. Hejos!